Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy odcinek z nowej serii Free to Play, którą już od dawna obiecywałem i którą dzisiaj na streamku sobie zaczęliśmy. W tym momencie nagrywamy sobie, tak jak mówię, no na streamku i czat może się przywitać. Jestem już troszkę zmęczony, bo streamek trwa już w tym momencie 7 godzin i 51 minut. Także no troszkę długo, jak widzicie, zresztą już ciemno jest i tak dalej, mam nadzieję, że to wybaczycie. No i co, jak widzicie, wszyscy się tam witają. Bardzo fajnie dzisiaj było na streamie swoją drogą. W szczytowym momencie było chyba 183 osoby bodajże mi tam pokazywało, więc bardzo dużo. A tak myślę, że od pewnego czasu, nawet jak było dość nudno, bo robiliśmy jednak ten klaser co 10 minut, no to jednak było te ponad 80 osób, także to bardzo fajny wynik, zwłaszcza jak na Twitcha. No i dobra, jak to tutaj wygląda? Przede wszystkim tak, no wbiliśmy 20 level, awki już nie mamy. I tak, zostało nam jedno kręcenie kółkiem. Tak jak mówiłem, kółkiem będę kręcił tylko i wyłącznie raz dziennie. Nie będziemy robić żadnych monet ani nic. Grzybków oczywiście też żadnych nie kupowałem. Wszystko to jest z tych 25 podstawowych, które dostaliśmy na starcie. I co mogę więcej powiedzieć? Przede wszystkim tak, zrobiliśmy sobie przed chwilą awkę całą. Przeklikałem zaklep Sydry. Broń mamy strasznie słabą. Broń to tak naprawdę jest nasza bolączka, dlatego że broń jest bodajże z drugiego albo trzeciego levela. Przez broń naprawdę dużo, dużo straciliśmy. Od godziny 20 zacząłem sobie robić ataki na arenie, żeby zrobić te 10 za PD i zdążyć. I strasznie dużo przegrywaliśmy właśnie przez tą broń, no bo tą broń, tak jak mówię, mamy dość słabą. Co za tym idzie, no... tak naprawdę dużo też myślę, że procentów, w sensie no dużo, no nie dużo, ale trochę tego klasera, tych procentów z klasera straciliśmy, więc no to akurat wydaje mi się, że lipa. No ale co zrobić, w ogóle lecą też muzyczki w tle jakieś takie niestandardowe, bo nie chcę, żeby znowu mi ktoś tam zablokował film. Dobra, więc tak, no na koniec po awce i tak dalej mamy 8,5% klasera. Robiłem awkę na jakichś 6% plus minus, z tego co pamiętam. Także no mówię, no mogło być lepiej. Myślę, że tak 8% byśmy mogli przed awką docisnąć, gdyby właśnie nie ta broń. Coś tutaj, jakieś itemki sobie pozmieniałem. Właśnie, jeżeli chodzi o broń, to jak pokupowałem tutaj te najtańsze itemki, no to niestety jedynie bronie, jakie mi wyleciały, no to jest ten łuk, ale on jest niestety za grzybka, więc no wiadomo, nie weźmiemy. No i jest jeszcze ta kusza, także za grzybka, także więc no też jej nie bierzemy po prostu. Co mogę więcej powiedzieć? Tyle, zaraz sobie zrobimy atak na ręce, mam nadzieję, że zwycięski. Mamy teraz 23.55, także no to już jest ostatnia nasza szansa. Wszystko mamy założone, no statystyki mam dość dobre. Powiem tak, statystyki mam bardzo dobre. Dlatego, że na streamie było tyle fajnie, że z jednej strony byli ludzie, którzy nam zabierali golda. Zresztą dlatego w lewym górnym rogu mamy zakrytego tego golda. Wy go w sumie, no teraz nagrywamy na streamie, zaraz powiem ile go mamy, jak go sobie wydam. Chociaż nie, w sumie to go zostawię, po północy może się trafi jakiś fajny itemek, to go kupię, ale dobra, to na razie tyle. Zrobimy sobie tą arenkę, zakręcimy tym kółkiem, no i chyba na dzisiaj będzie wszystko, jeżeli chodzi o tego naszego zwiadowcę. No wydaje mi się, że git. Mamy gildię Borówki. Gildię oczywiście pozdrawiam. Dobra, żeby jeszcze tu wam pokazać topkę przed północą, żeby to wszystko zdążyć, no to lecimy sobie. No i mamy takich przeciwników, którzy są, no wydaje mi się, że dość słabi. Chociaż ciężko określić, ale ten berserk się wydaje taki można powiedzieć, dość mierny. I chyba go powinniśmy, mimo że mamy słabą broń, no to zrobić. No i dobra, myślę, że go zaatakujemy. Mamy tutaj broń na pewno założoną, mamy, no i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No mam, no nie bije nas tu dużo, no mamy sporo tego HP jednak, 20 tysięcy. No byleby on się nie denerwował, o tutaj fajny krytyk z naszej strony, tutaj znowu. A, jeszcze lożka mamy do zrobienia, o właśnie, jeszcze lożka darmówką mamy do zrobienia, to też wydaje mi się, że ważne. No i okej, osiągnięcie odblokowane, niepokonany, też bardzo, bardzo git. Jeżeli chodzi o te osiągnięcia w klaserze, to mamy zrobionego, obieży świat nam wpadł przypadkiem, nawet go nie planowałem robić, ale udało się. Zrobiliśmy ogrywacza na streamku, zrobiliśmy niepokonanego, przed chwilą to widzieliście. No i zrobiliśmy jeszcze drugi ekran, no to się wiadomo, zalogowałem na streamku. Jeżeli ktoś jest ciekaw, cała perspektywa rozwoju postaci. O, Janek, dziękuję za followka, jesteś na odcinku. Cała perspektywa rozwoju postaci jest na Twitchu, jest w zapisie live'a, wszystko jest jakby od A do Z pokazane. No i tak to po prostu wygląda, nie? Dobra, to zrobiliśmy, machniemy sobie jeszcze tego ABW, żeby nie zapomnieć. Bykus, dziękuję za followka. Machniemy sobie to kółeczko, o i dostaliśmy golda, jak najbardziej git.
No i oczywiście już dalej tutaj tym kółeczkiem nie kręcimy. Dobra, czyli wszystko zrobiliśmy. Wszystko zrobiliśmy oprócz tego kręcioła, no ale wiadomo o co chodzi. To tak, teraz wam pokażę serwer, jak to wygląda w pierwszy dzień. No wiadomo, no są jacyś tam wariaci, to jakby nie da się ukryć. Mamy Turora swoją drogą z Polski, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda. No bo on jednak co serwer faktycznie gdzieś tam w topce jest. Ale mamy tutaj Da Silva Player i Aka Dealer, zdecydowana topka. 34 i 35 level, berserki, także wiadomo. Jeszcze jakiś wojownik widzę, 29 level, także też bardzo fajna sprawa. Jest tutaj jakiś mag 29, jakiś łowca, to chyba jakiś masochista, 28 level. No i tak to się prezentuje. No raczej tutaj już dużo się nie zmieni, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest też zresztą Zebo, który tutaj gra, też w topce, ale pewnie szybko dość skończy i odpuści, jak to miało miejsce na S39 zresztą, ale to nieważne, no w każdym razie jest. Jeżeli chodzi o osoby z awatarami, to chyba więcej tutaj nie ma. Jest jeszcze ten Davalon, tak, ale no to wiadomo o co chodzi. I co więcej, jeżeli chodzi o topkę, to tyle. Gildii wam na razie nie będę pokazywał, no bo nie ma co. Nasza gildia wygląda tak, nazywa się Borówki. Miałem tutaj nie mieć tego swojego awatara, miałem mieć zwykłą postać, taką wiecie, standardową, no ale że gildia została nazwana Borówki, no to powiedzmy, że jest git i że też sobie, no i że ten awatar po prostu sobie ustawiłem, żeby było adekwatne co do gildii. Dobra, już mi tutaj piknął zegarek, że północ. Mam nadzieję, że wszystko mamy zrobione, że nic nie zapomniałem. I tyle, także pozdrawiam wszystkich, tak się gildia prezentuje, może ktoś sobie zatrzymać, jeżeli chce. No jesteśmy w tym momencie na tym etapie, także wydaje mi się, że nie jest źle. Defi wbił 19, Defi też gra free to play, tylko on wcześniej skończył, więc zrobił to na mniejszych procentach. I tutaj właśnie z tego miejsca też bardzo dziękuję osobom takim jak Defi, takim jak KFG, którego w gildii akurat nie ma, ale gra też na tym serwerze. I wielu, wielu innym, no bo naprawdę dużo osób mi pomogło w tym rozwoju postaci, mi tam pomagali i tak dalej, i tak dalej. Dobra, klikniemy sobie w tym momencie szlocha, zrobimy sobie te zbezczeszczone katakumby, wszystko mam założone, chyba powinniśmy go pokonać, ale zobaczymy jak to będzie. Tak, no raczej bez problemu tutaj z tym szkieletem sobie poradzimy. Pokonaliśmy oczywiście pierwszy loch, który zapisałem zresztą, tą walkę też wam zaraz pokażę. Tak sobie myślę, czy coś jeszcze tu dopowiedzieć, chyba tyle, wydaje mi się, że tyle. Wydaje mi się, że wszystko git. O! I zobaczcie, łuk nowy. Pokrzam, szkoda, że na siłę. No ale lepsze to niż nic, no przynajmniej 12 średnich. Ale się nam udało, widzowie. Dobra, zapiszemy sobie tą walkę. No weźmiemy go. A, już nam się tutaj zmieniło. O! Bierzemy to, widzowie. Oczywiście, że to bierzemy. Tutaj mamy na siłę, to nie, tutaj mamy zagrzybki, tu mamy zagrzybki, grzybki, 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 dobra. Czyli zagrzybki nie bierzemy, cyk. No to w sumie to jednak mogę sprzedać, fajnie, że ta kusza się trafiła, bardzo git. Tutaj mamy jeszcze broń z pierwszego levela, żeby sobie zrobić to osiągnięcie z kowalem. Ulepszyć 10-krotnie, praktycznie za darmo. No bo wiadomo, że z pierwszego levela broń nie kosztuje ulepszenie 10-krotne nic, praktycznie. I chyba wydaje mi się, że tyle. Jeszcze tutaj mamy gabinet. O, mamy podkę dużą. Tutaj mamy coś na siłę, mamy inteligencję, no i mamy zagrzyby. Dobra, podki chyba będę mógł kupić, ale to jeszcze się wolę dopytać, bo z tymi podkami to też jest tam jakaś, powiedzmy, no, inna sprawa, aniżeli dla graczy grzybiących. Jakoś to tam inaczej działa, nie będę na razie wnikał, jutro tam już się dopytam. Aha, jeszcze wam pokażę tą walkę ze zjawą. Z nią też się tutaj troszeczkę męczyliśmy. O, mamy tutaj tego szkieleta, no i tą zjawę sobie możemy zobaczyć. Troszkę się z nią męczyłem na tym 10 levelu, no bo miałem tą broń, widzicie zresztą jaką. Ale też bardzo dziękuję widzom, bo w sumie nie dokończyłem. Były osoby, które nam zabierały golda i tak dalej, ale były też osoby, które na przykład robiły konta i dawały nam golda, nie? W sensie nie zaczynały tu grać, tylko sobie zrobiły konto i oddały nam golda. Także bardzo dziękuję oczywiście tym osobom. To był m.in. Lechu.pl, to był m.in. Bercik i kilka jeszcze innych osób. Także dziękuję tutaj serdecznie, bo dzięki temu no golda dużo straciliśmy, jak nas farmili, ale też dużo zyskaliśmy. Dobra, którą mamy minutę? Już prawie 10. No tu mamy trochę, tu sobie może dobijemy do 180. I powiedzmy, że wydam tego golda, bo i tak mnie pewnie w nocy wyfarmią. W sumie to tą broń na noc zdejmę, żeby tam sobie spadać w rankingu. Co jeszcze istotne, musieliśmy zakładać drugi raz postać.
Dlatego, że wydaliśmy na pierwszej postaci około 15 grzybów łącznie, żeby znaleźć klaser. No a wiadomo, na free to play, no to jak się wyda tam więcej niż powiedzmy te 5, 5 to jest takie maksimum, najlepiej 3, no to jednak niestety trzeba tą postać skasować, no i lepiej zacząć od nowa, no bo szkoda tych grzybków. No i wydaliśmy na tej postaci chyba 5, no i wypadł, także chociaż tyle, więc jakby też troszkę czasu na tym straciliśmy, że musieliśmy tą postać kasować, zakładać od nowa i tak dalej, i tak dalej. No ale tak to wygląda. Dobra, mam nadzieję, że odcineczek się Wam podobał. Tak jak mówię, już jestem trochę zmęczony i tak dalej. Dzięki za obecność na streamkach. To jeszcze podziękuję tutaj osobom po nagraniu. Dzisiaj, bo oglądacie to prawdopodobnie w sobotę, streamka nie będzie, ale ja tutaj będę działał od rana z tym klaserem i tak dalej. O, dostaliśmy podkę swoją drogą XXL, no ale to nam raczej bardzo nie pomoże. Dobra, na razie ją zostawimy. Mamy tu już jakąś misję dnia. Aba WW 5 razy zakręcić, kurde, no to chyba jednak nie zrobimy tej misji dnia. Ale dobra, trudno. Warta do 8. I tyle. Także dziękuję wszystkim za obecność na streamkach. Mam nadzieję, że się podobało. W niedzielę też będzie streamek z tego serwera. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Jeżeli chodzi o sobotę, to postaram się nagrać jakieś tam podsumowanie wieczorem, jak to faktycznie wyszło z tą postacią. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja Wam dziękuję za obecność, dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem. I chyba tyle, wbijajcie na Twitcha, na którym są streamki, tak jak mówię, wszystko jest udokumentowane na Twitchu, właśnie jak tą postać rozbijaliśmy, i może się na Discorda dla widzów wbijać. Także ja Wam dziękuję za uwagę, za obecność, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!